Potrójne espresso, proszę państwa. Niestety poseł Platformy Obywatelskiej Michał Jaros odwołał się w ostatniej chwili. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. A pan Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość, jest z nami. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Więc będzie pan poseł musiał za dwóch tutaj odpowiadać dzisiaj. Pozdrawiam posła Jarosa. Właśnie, aby wszystko było dobrze. No to zacznijmy może od programu, bo na niewielkiej kartce zmieścił się nowy program Platformy Obywatelskiej. W sobotę mieliśmy kongres programowy, który zapowiadał całą serię takich programowych wystąpień w Platformie Obywatelskiej. No to niby dobrze, bo Platforma mówiła, że program swój pokaże po wyborach. Ta konwencja z soboty nazywała się Odporna Polska. No i wśród postulatów między innymi to, by wyjąć decyzje w sprawie ochrony zdrowia z rąk polityków i przekazać je lekarzom, jak rozumiem. Były też ataki na premiera Morawieckiego, jego wyjazd do Madrytu, ale no może pan jest politykiem, to pan wie lepiej, jakie program Platformy Obywatelskiej rysuje się z tej programowej konwencji. Panie redaktorze, powiem tak, no odporna to słowo można by jak gdyby tutaj użyć, odporna platforma, bo nawet te osoby, które życzliwie jakby podchodzą do platformy, mówią, że jednak te elementy programowe muszą się znaleźć. Jeżeli poważna opozycja chce przejąć władzę, to musi mieć program, musi mieć realne rozwiązania dla tych spraw, które w tej chwili się toczą. I odporna platforma, no odporna platforma na te właśnie porady, żeby jednak program zrobić. Ja pamiętam chyba trzy elementy i to mi utkwiło w pamięci z programu Platformy. Prawdopodobnie nic się nie zmieniło, więc prawdopodobnie to w tym programie jest. Likwidacja TVP Info, likwidacja IPN-u, likwidacja CBA. Z tych trzech chyba takie konkretne punkty programu to pamiętam. Innych jak do tej pory, ani właśnie na tej konwencji, która się odbyła, ani na innych jakichś konferencjach, wystąpieniach nie słyszałem. No niestety widzę to w Sejmie, widzę to w przestrzeni publicznej. Cały czas jest krytyka, cały czas jest krytyka działań koalicji rządzącej, ale nie ma właśnie żadnego tego elementu merytorycznego, żeby przedstawić swoją opcję rozwiązań pewnych sytuacji, takich konkretnych już, jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o sprawy związane też z inflacją. No bo to są realne programy teraz, jeżeli chodzi o wzrost cen surowców. To są teraz te konkretne rzeczy, które się dzieją i myślę, że musi kiedyś ta platforma z takim programem wyjść, no bo wtedy jak gdyby nie będzie taką konkretną partią opozycyjną, która daje rozwiązania. Chyba że chcą grać na emocjach, chyba że tylko właśnie przedstawiać złe posunięcia rządu. Oczywiście opozycja jest od tego, żeby krytykować, żeby cały czas patrzeć władzy na ręce, ale musi być ten element programowy. Szczególną uwagę komentatorzy, zwłaszcza z tej liberalnej strony, zwracają uwagę na wyjazd premiera Morawieckiego do Madrytu. No i tam spotkanie z partiami, które są przecież obecne w Parlamencie Europejskim, mają mandat wyborców i taką próbę współpracy europejskiej. PiS był oskarżany o to, że jest izolowany, że nie rozmawia, nie działa na forum europejskim, w przeciwieństwie do Platformy, która szła w głównym nurcie i wszystko, co wymyśliła pani Angela Merkel, chciała wdrażać jak najszybciej, nawet szybciej niż inni. Przypomnijmy to słynne zamykanie stoczni. Z takiego programu zamykania stoczni w Europie udało się tylko zamknąć stocznię w Polsce w czasach rządu właśnie Donalda Tuska. No to teraz, proszę bardzo, PiS jest aktywny. Premier pojechał, a oni krytykują. Dlaczego? No zawsze to jest na takiej zasadzie. Obojętnie co my zrobimy, to będzie krytyka. Jeżeli nie ma spotkań, to jest krytyka, że PiS jest izolowany. Jeżeli są spotkania, to jest krytyka, że to nie te osoby, z którymi się należy spotykać, że właśnie one nie płyną w tym głównym nurcie. Ale właśnie po to jest na scenie politycznej Prawo i Sprawiedliwość, inne formacje, żeby trochę ten główny nurt zmienić, bo niestety główny nurt, który w tej chwili rządzi w Unii Europejskiej, prowadzi nas do katastrofy. Ta religia, już można powiedzieć,
która obowiązuje w Unii Europejskiej, religia dotycząca środowiska, dotycząca tych działań, które jak gdyby mają tutaj ratować nasze środowisko, a de facto jak gdyby powodują wielkie problemy gospodarcze bezpośrednio tu i teraz, gdzie ceny energii rosną w taki, no, można powiedzieć, kosmiczny sposób, no to naprawdę jest droga donikąd. To jest droga nad przepaścią, w którą w najbliższych latach możemy wpaść, ponieważ no, nie jest to racjonalne. Zresztą w ogóle, jeżeli chcemy rozmawiać na ten temat tych nurtów, to myślę, że właśnie tutaj my powinniśmy jako Prawo i Sprawiedliwość działać, żeby zmienić tą konstrukcję polityczną, która jest w Unii Europejskiej, na taką, która racjonalnie jak gdyby podejdzie do tych spraw środowiska, o które trzeba dbać oczywiście, ale trzeba uwzględniać to, co tu i teraz jest, te właśnie wszystkie realia gospodarcze. To, że my się ponad 70% energii produkujemy z węgla, no to przecież nie da się tego w ciągu kilku lat zmienić. To można zmieniać systematycznie, stopniowo, racjonalnie i w tym kierunku trzeba jak gdyby też zmieniać Unię Europejską, żeby tam te realne uwarunkowania gospodarcze zauważono. To jest wsparcie Polski, polskiego rządu w momencie, kiedy mamy Prawo i Sprawiedliwość ma władzę, jest bardzo istotne. Santiago Abascal, mówiąc o Rosji i Białorusi, mówił, że fizycznie od Hiszpanii, od Białorusi, od Ukrainy dzieli bardzo wiele, ale to Polska jest sąsiadem i partnerem. Wobec tego Hiszpania, konserwatywna partia Hiszpanii, będzie wspierać tutaj w tej sprawie Polskę, no bo tutaj jest sojusz. Pytanie, czy taki sojusz można zbudować również w sprawie zwolnienia tego tempa dekarbonizacji. Mówimy tutaj o certyfikatach ETS i o tych planach związanych z rezygnacją z innego sposobu generowania prądu w Europie niż wiatraki i solary. No tak, certyfikaty ETS miały być takim narzędziem, które rzeczywiście jak gdyby mobilizuje do zmian firmy, czy nawet całe gospodarki do tych zmian sprawiających, że będzie mniej emisji dwutlenku węgla, że klimat się będzie poprawiać. Ale niestety stały się narzędziem manipulacji. Tutaj spekulacyjny kapitał, który jak gdyby spowodował, że te ceny wzrosły no, w sposób horrendalny. Ta cena, która dzisiaj obecnie jest ETS-u, to miała być w 2030 roku. I zamiast wymuszać to takim łagodny sposób, te zmiany reorganizacyjne, żeby ratować klimat, no niestety zadziałały wręcz przeciwnie, że ceny energii wzrosły w taki sposób, że no, bezpośrednio się to odbija na firmach, bezpośrednio się to odbija na gospodarstwach domowych. To, co zrobił polski rząd, to naprawdę to jest w skali europejskiej bardzo odważny ruch, tak, z obniżeniem podatków, obniżeniem akcyzy. Mówimy o wchodzącym od jutra obniżeniu podatku na paliwa, mówimy o zapewnieniu premiera, że nawozy, gdzie tak naprawdę 3 razy w czasie produkcji nawozów pobierana jest ta stawka, czy grzywna, czy podatek w postaci opłat za emisję dwutlenku węgla, również będą objęte zerową stawką VAT. Mówimy o tym, że premier zapowiadał, że do początku żniw przynajmniej będzie utrzymana obniżone stawki podatku VAT na paliwo. To bardzo ważne dla rolników, wszystkie prace polowe. Chodzi o to, by to się nie przełożyło na wysokie ceny żywności jesienią. Absolutnie. Absolutnie. Z inicjatywy Platformy Obywatelskiej mieliśmy w Sejmie debatę na temat drożyzny, jak to wpływa na małe mikroprzedsiębiorstwa. Ja wtedy przytoczyłem, bo to jest znamienny fragment tej wypowiedzi Donalda Tuska, że przecież jest gospodarka rynkowa i nie ma takich guzików, niskie ceny, wysokie ceny, ponieważ on by zawsze naciskał te guziki, ten guzik z tym napisem niskie ceny. Tylko to jest realna gospodarka. Mamy giełdę, mamy ceny, mamy ceny rynkowe surowców, popyt, podaż i tak musimy funkcjonować. I polski rząd znalazł takie narzędzia, nie guziki jakieś mityczne, które się naciska, bo takich guzików rzeczywiście nie ma i tutaj akurat z Donaldem Tuskiem muszę się zgodzić, ale właśnie znalazł narzędzia, obniżki akcyzy, obniżki podatków, żeby tu i teraz w tym takim trudnym czasie, bo ja jestem zdania, że jednak te ceny wrócą do jakichś
takich normalnych stanów, ale teraz, tu i teraz, żeby wszystko zrobić, żeby ceny nie szły do góry, żeby tymi narzędziami, ekonomicznymi narzędziami można było te ceny uspokoić, a w dalszej perspektywie no, wyprowadzić inflację na niższy poziom. I to się dzieje, to robimy tu i teraz. Nie szukamy tych mitycznych guzików, po śląsku knefli, żeby ceny obniżać, tylko realne narzędzia gospodarcze. Realne narzędzia gospodarcze, ale też musi być współpraca ogólnoeuropejska, no bo kwestie wysokich cen gazu, to z jednej strony oczywiście obniżenie wydobycia w 2020 roku, bardzo niskie ceny surowców energetycznych wówczas, radykalna kilkusetprocentowa podwyżka w 2021, kiedy gospodarka znowu wróciła do wysokich obrotów i siłą rzeczy tych surowców brakowało, ale też polityka Niemiec i to polityka, która ciągnie się przez dziesięciolecia współpracy z Rosjanami. Nam wmawiano przez lata, że to jest wiarygodny partner. Absolutna zgoda, panie redaktorze, to są naczynia połączone. Jesteśmy w jednym organizmie Unii Europejskiej, to są naczynia połączone. Niemcy to jest nasz największy partner gospodarczy, na to też trzeba zwrócić uwagę. I rzeczywiście no, siła gospodarcza Niemiec jest taka, że no, nadaje to. I z tym to trzeba realnie na to patrzeć. Tylko ta współpraca właśnie, która uwzględnia tylko interes niemiecki z Rosją, no to jest coś, co trzeba zmienić, to co trzeba też pokazywać. Sam Nord Stream, tak, który rzeczywiście tak destabilizuje cały rynek gazu, gdzie tutaj no, dajemy wprost narzędzie Rosji, że regulując dostawami, ilością gazu, który wpływa na rynek europejski, no, ma takie narzędzie, które może wpływać też również na politykę państw, na politykę Unii Europejskiej, no ponieważ to też między innymi wstrzymanie tych dostaw gazu, małe zapasy gazu po tym właśnie pandemicznym okresie, gdzie gospodarka nie potrzebowała tak dużych ilości gazu, spowodowały, że te ceny tak wzrosły. Ale tutaj no, no trzeba zauważać tę współpracę, bo co innego się mówi, deklaruje w słowach, a co innego w faktach, tak, gdzie widać rzeczywiście uzależnienie przez Nord Stream 2 od rosyjskiego gazu, gdzie widać polityków, którzy kończąc polityczną karierę zasiadają w spółkach z rosyjskim kapitałem. To są fakty, realne fakty. To są realne fakty. My się temu bardzo mocno przyglądamy i zastanawiamy się, czy te niepowodzenie, jakie niemiecka polityka odniosła w przypadku wspierania Rosji teraz, tak, chociażby te słynne 5000 hełmów, no, w samych Niemczech dziennikarze się z tego śmieją, z reakcji rządu, nie wpłynie na jakieś zastanowienie się władz w Berlinie i może zmianę kursu, czy też raczej będziemy starali się zebrać opozycję antyniemiecką w krajach europejskich. Ja bym liczył na to drugie, że z konsekwencją Niemcy realizują swój interes gospodarczy i myślę, że tutaj takiego dużego przesunięcia nie będzie, chyba że właśnie będzie taka koalicja, która na to zwróci uwagę, która jak gdyby też no, zmusi, to może złe słowo, ale jak gdyby postara się tutaj działać w tym kierunku, żeby Niemcy też uwzględniali interes innych państw, członków Unii Europejskiej. Ponieważ no, 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 to widać jak na dłoni, jeżeli takiego działania nie będzie, no to niestety te narzędzia Niemcy dalej będą wykorzystywać. Dobrze, że się stało tak, że jednak też ta opinia publiczna czy dziennikarze w Niemczech samych zwracają uwagę na pewne naprawdę już takie trudne do skomentowania tematy właśnie jak te hełmy, które zostały wysłane, ale są też inne fakty, gdzie rzeczywiście na rynku międzynarodowym Niemcy ograniczali realny dostęp Ukrainy do zasobów obronnych, do tym, żeby im wspomóc ich chociażby właśnie w uzbrojeniu. Już te hełmy to jest taki jak gdyby no, symbol, ale były inne działania takie, które rzeczywiście powodowały, że Ukraina
tej broni, nowoczesnej broni nie umiała zdobyć. No, zwłaszcza, że sami Ukraińcy uważali Niemców za swoich patronów. Przypomnijmy tutaj przed politykę Petro Poroszenki, który w momencie, kiedy w Polsce władzę straciła Platforma Obywatelska, to natychmiast zaczął w pewnym sensie sabotować rząd polski. Tam były pomówienia, by PiS-u jakiś proputinowski kurs albo wręcz antyukraiński. Było to widać, było słychać, było czuć. No teraz sytuacja jest troszkę inna. Mimo wszystko jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy realizować no chociażby tą politykę wysokich cen ETS-ów, czyli świadectw emisyjnych dwutlenku węgla. Jakie tutaj są scenariusze, panie pośle? Co konkretnie można zrobić? My jesteśmy w trudnej sytuacji, bo jakby cała gospodarka i energetyka jest oparta na węglu. Każdy kraj ma trochę inną specyfikę, ale moim zdaniem rzeczywiście te ceny, które tak wzrosły ETS-u w ostatnim okresie, pozwalają też innym krajom zobaczyć, że to jest takie narzędzie, które trzeba zreformować. Ja myślę, że tutaj wszystko trzeba zrobić na obecnym etapie. Ale żeby albo co pan zawiesić proponuje? Funkcjonowanie, albo zawiesić funkcjonowanie ETS-u, albo tak przekonstruować ten model działania ETS-u, żeby właśnie no nie było tej spekulacji, tak, żeby to nie było takie narzędzie do zarabiania pieniędzy, tylko żeby to było narzędzie, które rzeczywiście powoduje w taki ekonomiczny sposób wymuszenie przekształceń w sektorze energetycznym. Tutaj argument zwolenników tych ETS-ów i wysokiej ceny prądu generowanego z węgla jest taki, że no, każdy kraj ma inny miks. Polska rzeczywiście w tej chwili 80%, 85% w zależności od pogody prądu w Polsce jest generowane ze spalania węgla. No to skoro tak, a myśmy się już zdekarbonizowali, no to teraz płaćcie, tak? No ale Unia Europejska to nie jest jakiś kolonialny projekt, tylko projekt wspierania się nawzajem. Jeśli my mamy kłopoty, to możemy oczekiwać zrozumienia i wsparcia od innych krajów Unii Europejskiej, czy też nie właśnie. I jeżeli Szwecja zarabia na tym, że nie sprzedaje nam prąd zrobiony z wody, z elektrowni wodnych czy elektrowni wiatrowych, to będzie za tym, żeby ten system utrzymać, no bo ma podwójne zyski i sprzedaje nam prąd i jeszcze sprzedaje certyfikaty. No właśnie. I tutaj chyba do sedna dążymy, panie redaktorze, bo tak powinno być, że to jest wspólnota jak gdyby tutaj interesów, wartości, a de facto no niestety, ale niestety, no takie są realia, że każdy kraj jednak dba o swoje interesy. I myśmy bardzo zmniejszyli emisję dwutlenku węgla, tylko że wszystkie te prognozy, te wyliczenia są robione od lat 90., gdzie niestety no to jest złe podejście. Myśmy już przed tym rokiem też jak gdyby dużo zmniejszyli emisję dwutlenku węgla. Ale tutaj zgadzam się, no już ten przykład Szwecja, z tego co pamiętam, to ostatnio nawet z węgla Szwecja nam sprzedawała energię elektryczną, bo to się opłaca, bo zarabiają na tym. Jeżeli gdzieś w kraju brakuje tej energii elektrycznej, no to się opłaca. Ja myślę, że musimy zrobić teraz wszystko, co jest możliwe. I myślę, że tutaj Piotr Naimski, który działa w tym segmencie, jeżeli chodzi o elektrownie atomowe, żeby szybko, oczywiście racjonalnie wybrać technologię. Mamy już miejsce, gdzie ta pierwsza elektrownia atomowa powinna w Polsce powstać i wybudować elektrownię atomową. Nie mamy innego wyjścia. W tej chwili trzeba wszystkie środki, możliwości do tego przystosować. Ale oczywiście ja bym jeszcze nie rezygnował na przykład z własnych zasobów gazu, chociażby spróbować przeanalizować jeszcze raz ekonomiczną opłacalność gazu łupkowego, czy zwrócić się również w stronę złóż wód termalnych, które też zgodnie z tymi wyliczeniami mamy bardzo, bardzo bogate. Pan zresztą mówi o tych samych technologiach, bo temat gazu łupkowego pojawił się no dekadę temu. W zasadzie dekadę temu był zwalczany. Ci, którzy pamiętają nieśmiertelną wypowiedź Bronisława Komorowskiego o odkrywkowych kopalniach gazu łupkowego, no to mają pojęcie o klasie i wiedzy tego polityka. W międzyczasie technologia wydobywania gazu łupkowego, czyli tak zwanego kruszenia szczelinowego, odbyła
postąpiła kolejne kroki, to jest o wiele tańsze w tej chwili, o wiele większy etap. Generalnie chodzi o to, że wtłaczana jest woda pod bardzo wysokim ciśnieniem w bardzo głęboką skałę, następuje kruszenie się tej skały i pod wpływem ciężaru ziemi czy górotworu nad tymi, nad tą skałą następuje wyciskanie gazu, ropy, co tam jest na powierzchnię. No i można po pierwsze, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo muszę Państwu powiedzieć, dlaczego gaz łupkowy przestał być stosowany w Polsce? No po 2014 roku doszło do radykalnej obniżki cen surowców energetycznych i po prostu wydobycie go było nieopłacalne, za duże ryzyko, prawda? Teraz tak. Widzimy, że jest zupełnie inaczej. Z drugiej strony te same techniki, czyli właśnie głębokie wiercenia, mogą służyć do obsługi geotermalnych stacji. Tak, tak. No tutaj pan redaktor bardzo dobrze wytłumaczył samą technologię wydobycia gazu łupkowego. Nasz największy problem, znaczy problem, no jest taki, że te złoża są gdzieś na głębokości 5000 metrów. To samo gorąca woda jest też trochę głębiej, ale te technologie postąpiły bardzo do przodu. Przecież Stany Zjednoczone właśnie niezależność energetyczną uzyskały z wydobycia gazu łupkowego. Nie, teraz nawet sprzedają na całym świecie ten gaz. Także to stoi przed nami. Moim zdaniem naprawdę to są bardzo ważne elementy, które możemy wykorzystać. Mamy potężne firmy, które mogą to robić, robią to. Mamy też konwencjonalny gaz. To jest prawie 4 miliardy metrów sześciennych rocznie. Nie, więc my te zasoby mamy i trzeba po prostu szukać, trzeba wydobywać. Trzeba postarać się wrócić do gazu łupkowego. Ja pamiętam wypowiedź Donalda Tuska, który przedstawiał te złoża jako takie bogactwo, że będziemy prawie że jak Norwegia, że będziemy system emerytalny cały mieli na tym oparty. No takie wypowiedzi były. Potem się to nagle wszystko skończyło. Ale tutaj słuszna uwaga pana redaktora, że te ceny gazu wtedy bardzo spadły i rzeczywiście ekonomiczna opłacalność była niska. Ale w tym momencie, kiedy mamy kilkusetprocentowy wzrost i trzeba tak też popatrzeć na stabilność i bezpieczeństwo energetyczne, powinniśmy do tego wrócić. Bo to jest takie okienko, prawda? Kiedy tak. Wysokie ceny uzasadniają tak. Inwestycje, więc wtedy zróbmy te inwestycje. Jak już będą zrobione i ten gaz zacznie płynąć, no to nawet ceny mogą spaść. Nic tego wypływu gazu nie zatrzyma, a będzie on nasz własny. To jeszcze jedna historia dotycząca troszkę z innej strony. Hipokryzji w polskiej polityce. Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, 5 tygodni temu mówił o tym, żeby nie używać fajerwerków w czasie świętowania Nowego Roku, w noc sylwestrową, bo to dezorientuje zwierzęta, zwierzętom jest źle, wtedy denerwują się. No ale oczywiście, kiedy poprosił go Juras z Wielkiej Orkiestry, to proszę bardzo, zwierzęta przecież zrozumieją. Rozumiem, że Rafał Trzaskowski wysłał jakiś SMS-a czy jakąś ulotkę tłumaczącą tym kotom i psom, co się takiego dzieje i że należy to popierać. No tak, jeżeli pan redaktor by mnie zapytał, żeby jednym słowem scharakteryzować opozycję, bo na początku programu rozmawialiśmy o programie Platformy Obywatelskiej, to właśnie powiedziałbym hipokryzja. To jest takie jedno słowo, którym ja bym zdefiniował tą naszą opozycję. Brak programu, a właśnie tutaj takie działania, które cały czas tą hipokryzję pokazują. Kiedy był Sylwester w Zakopanem, wszystkie media, te zaprzyjaźnione z opozycją, wszczęły larum, że tyle osób w jednym miejscu się zgromadziło. A dzisiaj czytałem Morze Warszawiaków na finale Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja oczywiście wspieram każde działania charytatywne, które są działaniem, czy to Caritasu, czy Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy, kto tutaj w tym stara się zrealizować, zbiera pieniądze dla dzieci, dla chorych, ma szacunek moje i wsparcie. Czyli ale dowiadujemy właśnie się chociażby z tego, że osoby zwierzęce są świadome i popierają, no tak. Oglądają TVN, słuchają. Ja pamiętam, panie redaktorze, tą wypowiedź Trzaskowskiego, bo to chyba taki filmik nawet był nagrany, Rafała Trzaskowskiego, kiedy mówił, że Warszawa rezygnuje z tych fajerwerków, nie będzie Warszawa wolna od fajerwerków, z tym pieskiem,
a tutaj nagle no właśnie. Zmiana ale taka też nie tylko osoby zwierzęce popierają, ale również osoby o omikrony, które nie rozprzestrzeniały się przecież wczoraj w momencie, tak. Kiedy było zebranie wielkie. Zakopanym tych... się rozprzestrzeniały, w Warszawie się nie rozprzestrzeniały. No bo to są świadome, proszę pana, mikroby i one też wiedzą, po czyjej stronie stoi racja. Nie. Michał Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich. Potrójne espresso, czyli pan poseł Gawron do potęgi trzeciej dzisiaj. A my, proszę państwa, przechodzimy do kulturalnej części naszego programu. Łukasz Łyczkowski i zespół Piąta Rano będą naszymi gośćmi.